Balkony Zbigniew Herbert. Balkony. Echeł, nie jestem pasterzem. Nie dla mnie gaj mirtowy, strumień i obłoki. Zostały mi balkony. Wygnany Arkadyjczyk. Patrzeć muszę na dachy jak na pełne morze, gdzie okrętów tonących skarga dymi długa. Cóż mi zostało? Cóż, krzyk mandolin? Lot krótki i upadek na kamienne dno, gdzie się czeka wśród gapiów na przypływ wieczności, oddając w zamian trochę krwi? Nie tego czekałem. Nie, to nie jest młodość stać z głową w bandażach i ręce przyciskać i mówić głupie serce. Przestrzelony ptaku, zostań. Tu na urwisku jest w zielonej skrzynce groszek pachnący i kwiaty nasturcji. Idzie wiatr przedwieczorny od strzyżonych ogrodów. Z łupierzem na kołnierzu bryza chromy sztorm. Sypie się tynk na pokład balkonu. Z głową w bandażach, szczątkiem liny, jak kosmykiem włosów, stoję wśród kamiennej powagi starczych żywiołów. Tak, zegarze. Tak, trucizno, to będzie jedyna podróż. Podróż promem na drugi brzeg rzeki. Nie ma tam cienia morza, ani cienia wysp. Są tylko cienie naszych bliskich. Tak, tylko podróż promem, tylko prom na koniec. O balkony, jaki ból! Żebracy śpiewają na dnie i do ich zawodzenia przyłącza się głos. Głos pojednania przed podróżą promem. Wybaczcie, nie dość was kochałem. Trwoniłem młodość w poszukiwaniu prawdziwych ogrodów i wysp prawdziwych w grzmocie fal. Barbarzyńca w podróży, fragment. Wysoko w górze, on! Wewnętrzny okrzyk w tonacji jasnej i prawie triumfalnej. Droga była długa i zawiła, a szansa znikoma, że dotrę do celu. Trzeba było pokonać przeszkody. Mury urzędów, zamknięte drzwi, korytarze i całą masę rozmienionych na drobne cerberów za biurkami, wahających się, czy przybić magiczną pieczęć, trzymających, plątających w palcach nitkę mojej przygody. A przecież można poprzestać na relacji innych, na świadectwach rzeczoznawców. Można ostatecznie zgodzić się, że przedmiot naszych marzeń będzie zawsze poza zasięgiem wzroku i dotyku. Skąd więc ta przemożna wola konfrontacji, ta pasja pchająca do zbliżenia fizycznego, pożądanie, aby położyć ręce, zjednoczyć się cieleśnie, a potem oderwać się, odejść i unieść ze sobą co? Obraz? Dreszcz? Nigdy nie przestawałem wierzyć, że Akropol istnieje realnie. I spotkanie twarzą w twarz wcale nie było konieczne dla umocnienia tej wiary. Akropol był cudem rzeczywistym. Nie wodził zmysłów na pokuszenie. Nie obiecywał, że będzie czymś więcej niż jest. Spełniał się cały. Był równy samemu sobie. Powtarzałem sobie tedy niezdarną formułę. On jest i ja jestem, a ogromna przestrzeń czasu dzieląca daty naszych urodzin kurczyła się, nikła. Byliśmy współcześni. Była już noc.
wokół wzgórza prawie pusto. Jeśli dobrze przypominam sobie tę chwilę, zacząłem liczyć. Po prostu liczyć kolumny. 8, 17 i znów 8, 17. Dokładnie tyle, ile rysowało się w zeszytach szkolnych. Tak, jakbym chciał ten nieoczekiwany spadek przyjąć chłodno, racjonalnie. Akropol był dla mnie wtedy rzeźbą. Nie zespołem architektury, ale właśnie rzeźbą. Zrujnowana kolumnada południowa Partenonu. Ścięte nisko pnie kolumn wywoływały skurcz serca. Kamienie walczyły z nacierającą pustką. Akropol, jaki miałem przed oczami, sprowadzony do szkieletu, odarty z ciała, był dla mnie zarówno dziełem woli, ładu, jak i chaosu, artystów i historii, Periklesa i Morosiniego, i Tkinosa i grabieżców. I dotykając wzrokiem jego ran i okaleczeń, doznawałem uczucia, w którym podziw mieszał się z litością. Jeżeli czerpałem osobliwe uczucie szczęścia zagrożonych, to wynikało ono chyba z uświadomienia sobie tego niezwykłego faktu, że udało mi się jeszcze zdążyć, zanim on i ja podzielimy los wszystkich tworów ludzkich na ciemnym przylądku czasu, przed niewiadomą przyszłością.